Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy na premierze filmu Babies, a u mojego boku reżyser i scenarzysta Andrzej Saramanowicz. Witam. Witam. Bardzo mi miło. Mnie również. Ponoć to jest pierwszy pana najbardziej romantyczny film, czy to prawda? No, myślę, że Ladies było też miało w sobie pierwiastki romantyzmu. Ja o tym tak nie myślę, znaczy, ja myślę o emocjach. To znaczy ja uważam, że dobry film to jest taki, który uruchamia w odbiorcy, w widzu jakieś wrażenia, a wrażenia odbieramy przez emocje. W filmie nie robi się tego przez analizę umysłową, tylko przez serce. Tutaj w tym filmie jest bardzo dużo emocji. Te emocje są wychylone w stronę śmiechu, no bo to jest komedia, a także w stronę pewnych wzruszeń, bo tam jest dużo elementu, który moglibyśmy potraktować jako melodramatyczny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I tak, niewątpliwie jest romantyczny, jest jakiś części romantyczny, ale to jest zupełnie co innego niż tak zwana typowa polska komedia romantyczna. To nie ma nic z tym wspólnego. W ogóle jeżeli chodzi o polskie kino, też wiem, że troszeczkę wbija pan szpilkę, jeżeli chodzi o polskie produkcje. Na przykład biorąc na tapetę dźwięk, jaki towarzyszy polskim filmom, nie jest on najlepszy. Tutaj mam nadzieję, wszystko jest okej. No, tam w filmie jest pewna scena, która się odnosi do powszechnego przekonania polskich widzów, że w polskich filmach niczego się nie słyszy. Ja tu nawet nie tyle wbijam szpilkę w świat producentów czy świat dźwiękowców, tylko w takie prawdy, które mówią, a tak, polski film, to tam nic nie słychać. Bywają filmy, w których nic nie słychać, ale jest ich mniejszość. Natomiast oczywiście nie ma co walczyć z przekonaniem. Jak jest przekonanie, to ludzie tak sądzą. I ja troszkę żartobliwie się do tego odnoszę w jednej scenie. Mam nadzieję, że ona się widzom spodoba. Gdzie sobie z tego żartujemy, chociaż staramy się, robimy to ze śmiertelnie poważnymi minami. Porusza pan ważny temat macierzyństwa i w ogóle rodzicielstwa w późnym wieku, powiedzmy, koło 40. Jakie ma pan do tego podejście? Bo teraz jakby czasy się zmieniły, także bycie matką w wieku 40 lat już nie jest takim szokiem, jak było jeszcze dwie dekady temu. Znaczy ja w ogóle nie rozstrzygam, czy jest jakiś dobry wiek dla macierzyństwa. No wiadomo, że jest, że jak się ma dziecko zbyt młodo, to jest to problem. Tak? Znaczy problem jest z dojrzałością emocjonalną rodziców, tak? Jeżeli to się przydarza jakimś nastolatkom bardzo wczesnym wieku, ale mogą sobie z tym poradzić. Późny wiek nie jest żadną przeszkodą. Mnie chodziło raczej o to, żeby powiedzieć, że w ogóle macierzyństwo czy ojcostwo, czyli w ogóle rodzicielstwo, to jest bardzo trudne zajęcie, trudna profesja. To znaczy to jest rzecz, która nie jest bezkosztowa, za którą my płacimy często własnym życiem, to znaczy rezygnując z jakiejś części swojej aktywności na rzecz tej i żeby to zostało docenione, bo to, co stało u podstaw, to jest takie przeświadczenie, to wynika z mojej obserwacji świata publicznego, że ta sfera ulega jakiejś mityzacji, no albo się wywiera presję kulturową, że trzeba rodzić, bo każdy musi, a w ogóle jest mało Polaków, albo religijną, że to jest obowiązek kobiety na przykład, że ona musi być matką. Ja chciałem troszkę jakby z tego balona troszkę powietrza wypuścić. Posiadanie dzieci czy tak, jest dobre, brak dzieci nie jest niczym złym. Przyznanie do tego, że dzieci dają w kość, ale nie w sensie, że one są złe, tylko że jakby ta cała sfera posiadania dzieci jest kosztem, który mamy i czasami nawet nie mamy do tego siły już, nie jest byciem złym człowiekiem, tylko jest przyznaniem oczywistego faktu. Jak ktoś, nie wiem, musiałby wykopać wielki dół na 3 metry i na szerokość 30 metrów i powiedział, że jest zmęczony, to byśmy mu powiedzieli, to jest oczywiste. A jak ktoś jest matką i ojcem i zajmuje się rodzicielstwem i jest ośmieli się powiedzieć, że jest zmęczony, a czasami ma już tego dosyć, to mówimy, o, niedojrzały, albo tam, a bycie rodzicem to jest dużo większy wysiłek niż wykopanie dołu 3 na 10, tak?
trafił pan w dziesiątkę, ponieważ ja mogę to potwierdzić jako kobieta, że rzeczywiście presja społeczna jest. To znaczy często się słyszy pytania, kiedy będzie dziecko, kiedy będzie drugie dziecko. To jest nieodzowna część w pewnym momencie również ze strony rodziny, jak i otoczenia. Tak, to prawda, ale to właśnie dlatego się tym zająłem. Znaczy to, co się nazywa w Polsce kinem rozrywkowym, czyli jakby przeciwstawia się kinu artystycznemu, nie zawsze kino artystyczne jest artystyczne, ale to, co jest kinem rozrywkowym, nie musi u podstaw zakładać błahych tematów. I nie musi, mało tego, i nie musi banalizować tematów. To znaczy, to jest tak, że komedia to jest bardzo poważna rzecz. Bo namówić kogoś do śmiechu jest często dużo trudniej, niż wywołać w nim wzruszenie i płacz. Ale to też nie jest rzecz gorsza. To jest po prostu inna forma, tak? Jest, bo w sztuce, a zwłaszcza w sztuce filmowej, obowiązują tylko dwa pytania twórcy. Jedno to jest co, a drugie to jest jak. Co to znaczy treść, co chcemy opowiedzieć, a jak to jest forma. Ja mogę sobie do tego co wybrać jakąkolwiek formę. Mogę opowiedzieć ponury dramat, a mogę opowiedzieć komedię, która jest właśnie wychylona, bardzo silnie eksponuje emocje i rozpina je między śmiech, a płacz ze wzruszenia, tak? Nie płacz przerażony, czy taki, tylko ze wzruszenia. Mam nadzieję, że ludzie się będą śmiać i mam nadzieję, że będą takie chwile, że komuś się tam łezka wokół zakręci przy tym filmie. Proszę zrozumieć to, jakby my nie rywalizujemy z filmami, z tak zwanymi dramatami o emocje. To w ogóle jest inna konkurencja, ale też to nie znaczy, że komedia to jest jakaś taka błaha, nieistotna rzecz. Ja tak nie uważam i mam nadzieję, że widzowie też tak nie uważają, co widać, bo jeżeli w Polsce się robi dużo komedii, a często ludzie nie chodzą na nie, dlatego że albo chodzą i odradzają. Mam nadzieję, że pójdą na Babies i nie będą odradzać, ale myśmy ten film zrobili potwornie uczciwie. Uczciwie to znaczy nie chęć zarobku była powodem do tego. I nawet nie chęć sławy. Ja mam tę szczęśliwą, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja byłem już jakoś sławny. To ma dobre i złe strony. I aż tak bardzo za tym nie tęsknię. Mówię zupełnie szczerze. I jakby wchodząc w film po długiej 11-letniej przerwie, poczułem, że ja się mogę trochę zdystansować, ja się mogę wyluzować. Ja nie muszę udowadniać, że ja potrafię światu. Chciałbym oczywiście, żeby świat powiedział, to jest dobry film, ale to nie znaczy, że jak się skończą, wyłączą się te światła i ten dywan zostanie zwinięty, a przez większą część życia mojego, a w ogóle każdego filmowca, ale mojego, żadne dywany nie istnieją, światła i nikt na ciebie i kamery nie są włączone, tylko sobie idziesz do zakupy po żabki, do żabki jak każdy, czy do Biedronki. To, że jak wrócę do tego mojego normalnego życia, to będę miał przynajmniej satysfakcję, że się na coś ludziom przydałem. To znaczy dałem im film, który oni obejrzeli i mówią, to jest ważne. Największa moja satysfakcja to nie jest taka, że na filmie Testosteron czy na filmie Ladies zarobiłem takie czy inne pieniądze. Największa, naprawdę mówię to, największa satysfakcja polega na tym, że ja przez lata całe spotykam ludzi, którzy mówią, to był ważny film dla mnie. Ja do dzisiaj spotykam ludzi obojga płci, którzy obejrzeli Ladies i mówią, to było dla mnie ważne, ja coś przeżyłam. To jest o mnie, to jest o moim życiu było troszkę. Skąd pan to wiedział, bo to jest o moim życiu? Nie ma lepszej, nie ma większej frajdy, bo to jest poczucie, że ja się do czegoś w tym świecie przydałem, tak? Przydałem. To potwierdzenie daje spokój wewnętrzny. Życzę panu zatem, żeby ludzie wyszli z emocjami z tego filmu. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za wywiad. Dziękuję. Okej.